Placki to kulinarny popis niemal kuchni całego świata. Jedni robią kukurydziane, jedni robią ryżowe, jedni pizzą je nazywają. Ale w Polsce te najbardziej popularne? Oczywiście, że te ziemniaczane placki, przez wszystkich Polaków kochane. Moim patentem na idealne placki ziemniaczane jest tarcie ich przede wszystkim na grubych okach. Dzięki temu będą bardzo chrupiące. Najlepsze ziemniaki na placki to te, które mają mało wody, dużo skrobi, czyli typ C. Babcia zawsze mówiła, że placki bez cebuli nie smakują, dlatego cebuli też oczywiście, droga babuniu, trochę dodam. No i jeszcze kapusta. Moim zdaniem jedno z najbardziej malowniczych warzyw. No i do tego słodziutkie. Ja użyję tutaj kapusty stożkowej. Uważam, że jest najbardziej słodka. Ta kapusta, dzięki temu, że tak wygląda, nie jest mocno zbita, świetnie też nadaje się na surówki, na przykład na takiego popularnego kolesława, albo tylko z octem, cytrynką i solą. Trzeba czymś to połączyć. Oczywiście najlepsze będą tutaj do tego jajka. Zależy mi, żeby moje placki były naprawdę leciutkie, dlatego nie daję tutaj mąki. Samo jajko wszystko połączy. Poza tym ziemniaki są wysoko skrobiowe, więc tej mąki naprawdę tutaj nie trzeba kompletnie dawać. Aromatu jeszcze dodam odrobiną tymianku. Ściągam z gałązek same listki. No i jeszcze odrobina soli i trochę pieprzu. Tam. Tererem, tererem. Najlepszy do smażenia akurat placuszków będzie oczywiście olej rzepakowy. Nalewam go troszeczkę więcej. Chodzi o to, żeby placki przynajmniej do połowy były zanurzone. Bardzo ważna jest temperatura oleju, w jakiej będę smażył placki. Gdy będzie zbyt niska, zassają one po prostu ten olej, no i będą tłuste. Jeżeli za wysoka, to po prostu się spalą. Dlatego najlepiej wziąć kawałek ziemniaka. Jak zaczyna skwierczeć, to znaczy, że olej ma idealną temperaturę. Dlatego teraz od razu placuszki zaczynam smażyć.